Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii KOD Kangaroo 2. I dzisiaj kontynuujemy te lodowe biomy. Teraz jestem w jakiejś jaskini lodowej. No i to coś czuję, że będzie kolejny ciężki poziom. Widzę, że tu są pająki. I ta beczka dostaje obrażenia, jak wjeżdżam na jakieś boczne pole. Ale z E się dość łatwo celuje. O nie. Nie. Uff. No. Jak zawsze, te pająki są trochę zbyt OP. No, come on, żeby prawie każdy ich strzał jest celny, no. Dobra, zbieram bumerangi. Żebym się no, głupio jakieś nie, głupio nie rozbił. Bo tutaj łatwo to zrobić. A przynajmniej się łatwo celuje z plusów, ale nadal coś tak średnio w mapie. To chyba jest tak zaprogramowane, że zawsze ten drugi pająk musi trafić, mam wrażenie. Ojojoj. Ale dobra, to już i tak wystarczyło. Tutaj było jeszcze jakieś przejście, ale chyba to nie było do otwarcia. Wow, serio to aż tak zadało? Czy taki dobry jest ten skok? No dobra, nieważne, idę dalej. Tutaj mamy. I raczej żadnych kryształów nie przegapiłem, bo sobie jeszcze sprawdzałem przed odcinkiem, żebym mógł sobie bardziej swobodnie tę mapę przejść. O, no i znowu jest ten gościu, nienawidzę ich, tych dwóch mistrzów. Że to jest ta sama postać, tylko że dwa razy postawiona. Najważniejsze, żebym tu jakoś przeszedł, bo. Nie, no znowu to samo. Aha, świetnie. No i tutaj powinienem chyba jednego z nich zabić najpierw. No kurde, tutaj taka słaba kampa jest, no. Wceluj w kogoś, kogokolwiek, no. Jeszcze raz. Nara. Nie ma zamiaru z nimi walczyć. Skakuję na to. Jest. Znowu pułapka jakaś była. Była. No i tutaj chyba będę musiał na czas rzucać te lodowe stalaktyty. Więc dobra, od razu strzelam. Być może nawet na filmie będzie słyszalne, jak napierdziela w klawiaturę. To czasami pomaga. Raczej snajper tutaj z połowy nie będzie do mnie strzelał, mam wrażenie. Bo tak nie powinno być. Well, easy się rozwala tych zawodników, dzięki temu, że ktoś napisał komentarz, jak to się robi, oczywiście. Że jak się ten skok zwykły robi i uderzenie w dół, to. No, to uderzenie dupą w dół jest OP dość, muszę przyznać. Tutaj jest checkpoint kolejny. No i tu jest jakaś ślizgawka. Widzę, że też od razu się KO wpada w poślizg za każdym razem, gdy jakiś manewr wykonuje. No i te zielone to pewnie są jakieś pułapki, więc ja to lepiej unikam. No i tutaj nie wchodzę na żadną rampę na razie. Okej. Byle żeby do tej wody nie wpaść. Okej, na razie jest dobrze. Strasznie podobne są w sumie te mapy lodowe, jak się przychodzi, mam wrażenie.
W sensie te same tunele są dość podobne. No i tutaj kolejny zakręt. I teraz zjadę bardziej w dół. I okej, jest ten klasyczny przeciwnik, co nie? Snajper. O nie! Kurde, checkpoint! Nie, właśnie, Jezus Maria. Ach, tak bardzo chciałem się zemścić, no i ciul. Nic mi to nie dało. No muszę znaleźć jakiś sposób, jak z nimi walczyć, bo to jest naprawdę uporczywa dość postać. No i tutaj powinienem powtórzyć to jeszcze raz. No, jak widać. Okej, okay, teraz sobie bardziej skrótem poleciałem. W ogóle tutaj, ej, Bober był wcześniej, nie zauważyłem go. Aha, ale ja chyba nie muszę go teraz wydostawać. To mu coś zadało obrażeń? No dobra, w każdym razie już mam checkpointa. Co jest? No, rzucam w powietrze pewnie. Dobra, pokonany. Kolejna ślizgawica. No Jezus, co jest? A tak wcześniej się łatwo celowało. No dobra, skaczemy. Kolejna hopka. I... No, no i... Pora skoczyć znowu. Tutaj jest checkpoint. No i lodowce. Cała mapa jest w sumie lodowo-śniegowa. Ale myślę, że z tym nie będę miał dużego problemu. No i poczekam na kolejnego lodowego kloca. To jest co ciekawe, jak się długo nic nie naciska, to KO wtedy jakąś twarz robi. Czasami. Znaczy twarz. Potrafi wystraszyć tego. Gracza. Ale nie tym razem, bo użył skakanki. No dobra. Idziemy tam, gdzie znak pokazuje. W tych chestach raczej nic nie może być, więc... Ale jednak tak czy tak sprawdziłem to. Tutaj są sobele lodu. No co jest? Kurde, znowu HP nie mam, serio. Ale jest checkpoint. No i tutaj... Dość powoli się to przechodzi. W sensie, że nie ma takiego przyspieszenia na lodzie od razu. Przyspieszenia. O Jezus. No muszę jeszcze bardziej środkiem to robić lepiej. Dość ładna mapa, muszę przyznać, tak poza tym. Dość dużo jest takich kryształowych bloków, które odbijają trochę światło w grze. Jak na tak starą grę, i tak jest nie najgorsza grafika w sumie. No i tutaj jeszcze, o, widzę, że pułapka dla uważnych jeszcze na końcu była. I są znowu te, no ale na nich też mam wiele sposobów, więc są martwi. To jest po poziomie, od razu następny level. Szalona jazda. Przenieś się do kopalni kryształów. Maszynista szykuje tam transport zwierząt dla Huntera. Masz bardzo mało czasu, więc wykorzystaj snowboard. O kurde, snowboarder KO. No i nie wiem, co robią w sumie na polu śnieżnym jakieś stogi siana, czy co to było właściwie? Coś z sianem na pewno. I też wiem, że w tych kryształach czasami są, no właśnie, hajsy.
Ale mało, chyba się tylko jedną monetę za jedną dostaje. Tutaj pułapki, jakiś przeciwnik. Ajajaj, znowu ominąłem tego. A tam jeszcze monet nawet nie zebrałem. Tych. No to czarno, znaczy biało-czerwone miejsce do ślizgania, nie wiem jak to się właściwie nazywa. Ale też muszę uważać na deskę, bo to również ma HP. Znaczy HP, punkty wytrzymałości bardziej w tym wypadku. Tutaj będą chyba jakieś, no właśnie. Na tych krótkich przejściach zawsze jest problem, że jak się straci już impet, to wtedy się wpada od razu do wody, niezależnie od skoku. Też muszę przestać trzymać się tych boków, bo to się może źle skończyć. Mogę się zahaczyć o coś. I tutaj jest już ognista mapa. Dość epicko to wygląda. Jakieś tam złoto jest, widzę też. No nie! Jakim cudem skoku nie wystarczyło. Mam wrażenie, że tutaj lepiej na końcówce zielonego skakać już, bo tak to impet może stracić szybko i wpaść do lawy. No a tego kuźwa bym nie chciał. I jeszcze jeden skok, zgaduję? Okej. Okay. Jeden z trudniejszych części mapy, prawdopodobnie już ukończony. Tego skoku nie skomentuję. O Boże, co to było? No dobra, to pora się rozpędzić. O, akurat tak idealnie padłem na tego. Co? Tutaj była jeszcze animacja przewrócenia się? Ciekawe. Wow. Prawie na twarz spadło. I tutaj jest kolejny slajd. Prawie że wszedłem pod mapę. I tutaj znowu ten zamiatacz śniegu leci za mną. Znaczy, jaki zamiatacz śniegu? Buldożer. Więc będę cały czas trzymać S. Tylko trochę szkoda tego złota, no. Złotych monet. Coraz bliżej jest ten wariat. No, kurde, za szybko to przeleciało. U nie. Chyba impetu nie starczyło. No dobra, trudno. Teraz full focus i mam nadzieję, że się uda. Nie. Nie. No co jest, no? Kurde, no. Jakim cudem, że to jest za szybkie. Easy. O kurde, to się nagrało. No to świetnie. No, okazało się, że na tym poziomie to bardziej trzeba było do boków zjeżdżać, bo wtedy mam wrażenie, że nie wpadałem pod animację tego buldożera. A to często mogło niwelować moje plany.
No i dobra, to byłoby na tyle w tym odcinku. Trzymajcie się ciepło i cześć!